11 maja w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się pierwsza w tym mieście gala MMA. Organizator imprezy, Federacja Modern Gladiators, chce zapewnić niezapomniane widowisko i aż 9 walk zawodowych. W jednej z nich zobaczymy Michała Zajączkowskiego, Tomasza Wianina z Urso Fight Club, którego przeciwnikiem będzie Damian Fidala, faworyt piotrkowskiej publiczności. Powiedz, jak długo trenujesz mieszane sztuki walki? Trening MMA zacząłem około 5 lat temu. W międzyczasie trenowałem boks, tajski boks, jiu-jitsu, czasami trochę krav magi, ale generalnie wszystko kręciło się wokół tematu MMA. Czy masz za sobą jakieś osiągnięcia i czy uczestniczyłeś w zawodowych galach MMA? W zeszłym roku stoczyłem 3 walki zawodowe z różnym skutkiem. Pierwszą wygrałem, drugą przegrałem, trzecia walka w Tomaszowie zakończyła się bez rozstrzygnięcia. Chciałbym teraz udowodnić swoje umiejętności i przypieczętować to sukcesem tutaj w okolicy, w Piotrkowie. W jakim systemie walki się specjalizujesz? Czy jest to na przykład boks? To znaczy boksować nie, bardziej w stronę Muay Thai, systemy stójkowe z kopnięciami, do tego trochę parteru, brazylijskie jiu-jitsu. A dlaczego w ogóle wybrałeś MMA? MMA jest teraz na topie, to jest to, co się rozwija. Wszyscy zawodnicy, którzy trenują jakieś tam sporty walki stójkowe, parterowe, starają się do tego dołożyć pełen zakres umiejętności i startować walkę w klatce. To jest teraz popularne. Twój przeciwnik na gali 11 maja jest faworytem mieszkańców Piotrkowa. Jest podobnie jak ty trenerem. Nie obawiasz się zbyt dużej presji przed tą walką? Nie będziesz walczył przecież u siebie. Nie obawiam się. Walczyłem już takie walki. Wiem, że to jest ciężkie. Wiem, że publiczność jest za przeciwnikiem, ale to potrafi zmotywować. O rywalu wiem tyle, że jest dość dobrym parterowcem, że prowadzi treningi brazylijskiego jiu-jitsu, bodajże posiada brązowy pas, ale nie obawiam się. Czuję się też całkiem niezłym parterowcem, do tego posiadam też w miarę dobrą stójkę, także nie obawiam się, tym bardziej, że ja już mam doświadczenie w walkach w klatce, on dopiero debiutuje. On zobaczy, co to znaczy wejść do klatki, poczuć adrenalinę i te 10 minut walki. Chciałbym przede wszystkim poprawić sobie trochę humor po niedokończonej walce tutaj w Tomaszowie na gali we wrześniu, której nie mogłem kontynuować po kontuzji, której doznałem. Chciałbym się odegrać trochę, odnieść zwycięstwo. No i zobaczymy, co będzie dalej, czy będą propozycje kolejnych walk. A jakie znaczenie dla ciebie ma doping i czy liczysz na kibiców z Tomaszowa? Tak, liczę na kibiców z Tomaszowa, bo wiem, że na pewno kibice z Piotrkowa dopiszą i będą dopingować swojego zawodnika w klatce. Doping jest ważny do momentu wejścia do klatki, ponieważ po pierwszym gongu, po pierwszym sygnale sędziego zapomina się o wszystkim, widzi się tylko przeciwnika i czeka się do ostatniego momentu, do poddania, do dźwigni, do zakończenia walki przed czasem uderzeniami albo do końcowego gongu, który kończy walkę. Jakie będą twoje atuty w walce z Damianem? Czy zaskoczysz czymś swojego przeciwnika? Nie chciałbym tego zdradzać, to się okaże 11 maja. Zapraszam wszystkich kibiców z Tomaszowa, z Piotrkowa, żeby obejrzeli walkę, która będzie takim pojedynkiem tutaj, powiedzmy, regionalnym, zawodnik z Piotrkowa kontra zawodnik z Tomaszowa. Będzie bardzo dobra walka. Chciałem serdecznie zaprosić wszystkich kibiców MMA z Tomaszowa na galę, która odbędzie się w Piotrkowie 11 maja, na której zmierzę się z zawodnikiem z Piotrkowa. Będzie mi bardzo potrzebny wasz doping i liczę na waszą obecność. Jak poinformował nas organizator imprezy w Piotrkowie, jest duże prawdopodobieństwo, że z Tomaszowa wystartuje jeszcze jeden zawodnik. Na bieżąco będziemy informować was o przygotowaniach do gali w Piotrkowie, gdyż zostaliśmy oficjalnym patronem medialnym imprezy.